Będę mówił o reklamie porównawczej i o tym, jak ją zastosować w praktyce. Zanim jednak zacznę, jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie Ci coś do głowy, coś o co chciałbyś, chciałbyś mnie zapytać, może przypomnieć Ci jakiś problem prawny, z którym aktualnie zmaga się Twoja agencja, zawsze możesz umówić ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz umowy tak na wczoraj, na już, musisz szybko temat dogarnąć. zapraszam Cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl Myślę, że ciężko było sobie wyobrazić e, reklamę porównawczą e, jako kategorię reklamową bez takiej no, legendarnej już wojny reklamowej, którą e, prowadzą ze sobą Pepsi i Coca-Cola. E, jak... E, Zgooglujesz ten temat, rzucisz go w youtuba, wyświetli ci się mnóstwo bardzo prześmiewczych spotów, spotów, w których wszystkie chwyty są dozwolone, i Coca-Cola i Pepsi nawzajem przedstawiają siebie w jak najgorszym świetle, a swój produkt oczywiście, jako oczywistym, oczywisty lepszy wybór. I no, bez wątpienia ta reklama porównawcza w tym wydaniu jest szalenie atrakcyjna. E, to się fajnie ogląda. Ciężko nawet się e, trochę nie uśmiechnąć, jak się patrzy na te spoty, bo są naprawdę dobrze zrobione. E, myślę, że też że taka forma reklamy porównawczej, ona polaryzuje fanów tych marek, więc zapewne dlatego też jest dużo skuteczniejsza. Natomiast muszę cię wylać kubeł zimnej wody na Twoją głowę, zanim zatrzymasz ręce na myśl o tym, jak pognębić konkurencyjną markę w swoim spocie. Mam dla Ciebie złą i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że w naszym systemie prawnym reklama porównawcza jest bardzo, bardzo ściśle uregulowana. W każdym razie no, mogę Cię zapewnić, że o takich numerach, jakie sobie odstawiają nawzajem Coca-Cola i, i Pepsi, możemy spokojnie w naszych rodzimych y, stronach zapomnieć. No a dobra wiadomość jest zasadniczo taka, właściwie dwie dobre wiadomości. No pierwsza to, że y, twojej marki, którą się opiekujesz, nikt bezpardonowo y, nie rozjedzie, y, bo na przykład ma dużo większy budżet reklamowy, więc y, powiedzmy, że jest równowaga broni a druga kwestia jest taka, że reklama porównawcza da się lubić, da się ją stosować trzeba to tylko robić z głową i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek na moim blogu może znaleźć artykuł o prawie reklamy i w tym artykule wyjaśniałem taką kwestię, że w naszym kraju nie ma takiej jednej ustawy, która byłaby dumnie zatytułowana prawo reklamy i promocji, to co nazywamy prawem reklamy i promocji, to w rzeczywistości są pojedyncze przepisy reklamowe, które są porozrzucane po różnych ustawach, no i przez to albo je ciężko znaleźć, a jeżeli już je znajdziemy, to często w mało oczywistych miejscach. No i jak sądzisz, gdzie reklama porównawcza została uregulowana? Tak? No. Jeżeli wiesz, to gratuluję, a jeżeli nie wiesz, uchylam rąbka tajemnicy. Jest to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dlaczego akurat nieuczciwej konkurencji? No ma to takie jakieś swoje dość osobliwe, ale ma uzasadnienie, ponieważ reklama porównawcza jest co do zasady zabroniona. No i myślę, że może być ciutkę tym zaskoczony, zaskoczona. Natomiast wynika to z artykułu 16 ustęp 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. No, i teraz Cię poczęstuję prawniczym bełkotem, wstrzymaj oddech i, i wytrzymaj te parę sekund. Czytam. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta, albo towarów lub usług usyłowanych przez konkurenta, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. No i można byłoby właściwie ten temat zamknąć, gdyby nie fakt, że w naszym takim pokrętnym prawniczym myśleniu. Reklama porównawcza jest zabroniona, no ale tak jakby trochę dozwolona, tak? No i z czego to wynika, na czym to polega? No wynika to przede wszystkim z tego, że no nie trzeba nikogo przekonywać, że konsumenci porównują produkty i usługi zanim pieniążki zmienią właściciela. To jest taki chyba marketingowy truizm. No, i y, prawnicy, którzy konstruowali ten przepis, który Ci właśnie w czytałem, no musieli troszeczkę odpuścić i iść na kompromis. I y, ten kompromis można tłumaczyć w ten sposób, że merytoryczna reklama porównawcza jest ostatecznie dopuszczalna. Niestety, y, dopuszczalna nie oznacza łatwa do stosowania w praktyce. A właściwie to jest dokładnie odwrotnie, bo wymogi dla tego typu reklamy są liczne i dość złożone. I jakbym chciał z Tobą przejść przez te wymogi i sprowadzić je tak naprawdę do takich zupełnych podstaw, to po pierwsze reklama porównawcza musi w sposób rzetelny i dający się zeryfikować, porównywać towary i usługi. I tutaj muszę zastrzec, że chodzi o produkty, które dają się porównać, to znaczy muszą zaspokajać te same potrzeby lub być przeznaczone do tego samego celu. No bo na przykład byłaby taka reklama, że wózek widłowy jest w sposób oczywisty lepszy od Bentley'a, gdy trzeba rozładować nim dwa tiry. No, to prawda, ale ciężko jest Bentley'a porównywać do wózka widłowego, więc ten numer w porównawczej Raczej nie przejdzie, bo te dwa produkty nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego, oprócz tego, że obydwa jeżdżą. Yy, druga kwestia dotyczy takiego wymogu yy, porównywania w reklamie jednej albo kilku yy, takich istotnych, charakterystycznych, yy, typowych cech towarów i usług. Czyli na przykład w grę wchodzi porównanie cen. Yy. No bo to jest taka no, na pewno istotna e, część, e, część decyzji o, o, o zakupie. No i każdy produkt i towar ma cenę, więc najłatwiej jest posłużyć się takim podstawowym kryterium. E, kolejna kwestia to jest to, że reklama porównawcza nie może wywoływać jakichkolwiek pomyłek e, co do konkurujących ze sobą podmiotów. To znaczy, no, kawa na ławę, tak? Ta marka i towar jest yy, yy, tej firmy, yy, ta marka jest tej firmy, te marki powinny się jakoś od siebie odróżniać, tak, żebyśmy faktycznie porównywali jakieś produkty czy usługi, a nie stawiali konsumentowi zagwostkę, czy jest w stanie odróżnić nasz produkt od, od innego. Tak? Chodzi o porównanie, a nie o uniemożliwienie tego, tego porównania. No, i jeszcze jakby tego było mało, na dokładkę myślę, że można powiedzieć, że są jeszcze dwa zakazy takie kategoryczne. Po pierwsze, w swoim przekazie reklamowym nie możesz, mówiąc kolokwialnie, jeździć po konkurencie i dyskredytować jego produkty czy marki. I to jest chyba taka główna różnica między tym, co jest dopuszczalne w spotach w USA, a jak to wygląda u nas. No bo tak naprawdę. W tych spotach Coca-Cola, Kontra Pepsi, to nie ma w ogóle merytoryki, tam po prostu jest dyskredytowanie konkurenta, jak się tylko da. U nas jest dokładne przeciwieństwo, przynajmniej tak sobie to ustawodawca wymarzył, że yy, o konkurencie mówimy dobrze albo w ogóle. Tak chyba, tak chyba byłoby marzenie naszego, naszego ustawodawcy, ale mówiąc zupełnie poważnie, jeżeli w reklamie porównujemy to porównujemy słabe i silne strony natomiast no, musi to być merytoryczne nie chodzi o to żeby z drugą stronę zupełnie zupełnie pognębić i właściwie ostatnia kwestia to jest to, że nie możesz zachwalać swojego produktu jako podróbki renomowanego produktu czyli takiego, który jest chroniony oznaczeniem geograficznym, czy, czy chronioną, chroniony nazwą e, pochodzenia. E, no, reklama porównawcza nie może polegać na tym, że e, mamy podróbkę tego fajnego produktu, i, no, i porównaj prawie nie widać różnicy, tak? No, absolutnie absolutnie nie o to chodzi: chodzi o porównanie dwóch pełnowartościowych produktów, e, i, i przedstawienie, w jaki sposób e, jeden ma przewagę e, nad drugim. No cóż, jeżeli nadal jesteś ze mną i oglądasz ten film, to i, i nie uciekłeś, gdzie pieprz rośnie przed prawnymi wymogami reklamy porównawczej, to naprawdę szczerze gratuluję, jesteś na pewno marketingowym twardzielem um, i pozwól, że na sam koniec um, zaoferuję ci taką jeszcze przyjacielską radę, jak tą reklamę porównawczą ujarzmić, i zrobię to z e, e, powołaniem na bardzo fajny wyrok. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2012 roku. Mówię fajny, dlatego że to wyrok jest taki kawa na ławę. E, mówi o tym, jak to w praktyce zrobić. To nie jest prawnicze ględzenie, tylko coś, co możemy wziąć, e, wyciągnąć z tego wszystkie myśli sądu i zastosować to w praktyce, bo właśnie ten wyrok dotyczy tego, jak reklama porównawcza obroniła się w sądzie. I sprawa dotyczyła katalogu, katalo, katalogu branżowego strony Pozwanej, którym Pozwany oferował zamienniki do produktów Powoda. No i tam wskazywał oczywiście, tu są nasze produkty, taka i taka nazwa, tu są produkty konkurenta, taka taka nazwa. No i tak my się tak się przedstawiają nasze, nazwijmy to, parametry czy statystyki. Tu oczywiście, podkreślam, chodziło o zamienniki, a nie podróbki czyli pełnoprawny, pełnowartościowy produkt, a nie jakiś jego tani, nawet nie substytut, bo to też jest zamiennik tylko jakiś, jakaś podróbka, która ma tylko imitować oryginalny produkt. To jest raz, że to nie były podróbki, a dwa, że katalog miał charakter merytoryczny i on absolutnie nie służył do tego, żeby zmieszać konkurenta z błotem. Po prostu, jak nabywca tego asortymentu dostał taki katalog, to miał tam wszystko porównane, mógł podjąć rozsądną decyzję i przede wszystkim sam nie musiał no, odpalać Excela i ręcznie zbierać tych danych, bo tu chodziło oczywiście o o gigantyczny wolumen tych, tych informacji, bo to były tabelki z, z porównaniami. No i dlatego sąd uznał i posłużył się tu również opinią biegłego, że takie sporne tabele zamienników są po pierwsze użyteczne dla odbiorcy, a po drugie, że podane w tych tabelach typy kabli, no, odpowiadają typu, typowi kabli konkurencji, czyli to są po prostu zamienniki, można je porównać. I w w tym przypadku reklama porównawcza po prostu informowała nabywcę, że dany kabel ma zamiennik, który ma zbliżone parametry elektryczne i, i klimatyczne, cokolwiek to znaczy w przypadku kabli. E, natomiast konkluzja jest taka: e, reklama jest po to, żeby zachęcać do kupna. Ten element, nazywamy to elementem perswazyjnym, innymi słowy, chcemy przekonać konsumenta do kupna. W reklamie porównawczej to ciągle jest OK. To znaczy, nie udajemy, że reklama porównawcza jest neutralną informacją. Chcemy przekonać do zakupu naszego produktu, ale w reklamie porównawczej posługujemy się faktami, czy obiektywnie weryfikowalnymi danymi technicznymi czy cenami, tak? Czyli pokazujemy komuś oczywiste, sprawdzalne zalety. I pokazujemy je na tle produktu konkurenta, stąd też właśnie reklama porównawcza. E, bo właśnie w reklame porównawczej, co do zasady, w ogóle jest niedopuszczalne stosowanie kryteriów ocennych, czyli najlepsze, e, najtańsze. Jeżeli nie mamy na to, e, że tak powiem, kwitów, twardych danych, to po prostu nie możemy w ten sposób się w reklamie wyrażać. E, na to, I druga kwestia, która... Nie jest OK, to jest to, że reklama porównawcza nie może zniechęcać do zakupu produktu konkurenta poprzez podważanie jego profesjonalizmu czy rzetelności. To znaczy, możemy mówić o naszym produkcie w samych superlatywach z powołaniem się na twarde dane, natomiast nie możemy tego samego efektu osiągać, mieszając produkt czy konkurenta z błotem, no bo to nie tędy. Droga. Więc klient powinien uzyskać z reklamy porównawczej takie obiektywne, istotne danie, dane, i na podstawie e, tych danych podejmuje decyzję. Jeżeli tak zrobi, jeżeli taki cel postawiłeś sobie w swoim e, przekazie reklamowym, to z prawnego punktu widzenia trudno jest o bezpieczniejsze podejście do tego tematu i tak reklama, reklama porównawcza przy wszystkich jej ułomnościach, jakie wynikają z tych, tego, tego, takiego sztywnego gorsetu prawnego, prawnych przepisów, no taka reklama porównawcza, ją można zastosować w ten sposób i zapewne osiągnąć tym y, y, dobre efekty, jeżeli chodzi o, o sprzedaż, konwersję i tak dalej. Na sam koniec y, może Ci świtać pytanie, czy ja mogę korzystać z nazw, czy znaków towarowych konkurenta, tak? No to jest bardzo dobre pytanie i reklama porównawcza, żeby mogła być uznana za taką, no, musi porównywać do siebie skonkretyzowane produkty czy usługi. Myślę, że chyba wszyscy już mamy dość reklam środków do mycia naczyń czy proszków do prania, gdzie porównywalny jest ten markowy produkt z tym produktem, nie wiadomo jakim, w białym opakowaniu, bez jakiejkolwiek... Brandingu, tak? No to nie jest reklama porównawcza, to jest tak naprawdę uprawianie reklamowej demagogii. Reklama porównawcza porównuje do siebie dwa prawdziwe, skonkretyzowane, identyfikowalne produkty czy usługi, i właśnie z tego powodu w tego typu działaniach reklamowych jest dopuszczalne użycie znaku towarowego konkurenta. Możesz użyć jego nazwę, model jego produktu a także wykorzystać jakieś inne indywidualizujące go oznaczenia jest tylko jeden warunek musisz to robić w celu związanym z porównaniem do konkurencyjnego produktu czy nawet właśnie do, do, do zamiennika czyli nie możemy reklamować wózków widłowych stawiając je obok mainbachów tylko po prostu jeżeli mówimy o wózkach widłowych to porównujemy go to po prostu do innego wózka widłowego i w ten sposób zachęcamy do e, zakupu, bo na przykład nasz ma większą ładowność, czy większy udźwik, czy co tam dobrego e, można powiedzieć o wózkach widłowych. E, tych wymogów jest, jak widzisz, e, sporo. Pewnie dlatego reklama porównawcza w naszym kraju nie za bardzo się przyjęła. Zasadniczo mało kto ma odwagę z, mm, z niej korzystać. Natomiast mm, Myślę, że wynika to również z tego, że nie każda kategoria produktów nadaje się do przedstawienia w reklamie porównawczej. E, to znaczy, takim idealnym kandydatem do tej formy promocji no są właśnie takie kwestie, takie rzeczy jak urządzenia, jakieś części, komponenty itd. E, czyli rzeczy, gdzie mamy weryfikowalną specyfikację techniczną e, i, i dzięki temu po e, pierwsze, mówimy o faktach i one się zawsze w sądzie obronią, bo po prostu jeżeli coś spełnia takie i takie normy, ma takie i takie parametry, to po prostu je ma. A druga kwestia, ta karta porównawcza jest skuteczna nie dlatego, że um, jest krzykliwa um, czy zapada w pamięć, tylko po prostu dlatego, że edukuje klientów i wspiera ich w procesie um, w procesie zakupowym. I myślę, że w tym przypadku um, to jest takie marketingowe i prawne win-win, jeżeli chodzi o reklamę porównawczą. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu na naratunekreatywnym.pl Pamiętaj, jeżeli chcesz ze mną coś skonsultować, wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl A jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl Do usłyszenia!